Witajcie na kanale i dzisiaj będziemy otwierać różne rzeczy, takie, które kupiliśmy w sklepie takim jednym, w którym były parę takich rzeczy. Mama pochodziła po sklepach, a potem poszliśmy do sklepów i kupiliśmy to, co tutaj widzicie. I mamy kolor chłopaka, albo nam się trafi taki, albo taka. I mamy jakieś takie pudełko z kartami i chcę zacząć od pudełka z kartami. No to otwieramy. Dobra, pudełka już nie trzyma, to pudełko możemy odstawić. Co to jest? Jakieś karty. Dobra, udało się. No to tutaj mamy taką. I tutaj mam taką. Taką. Czy to są wszystkie loli jakie? Okej, to teraz je już podzieliłam na różne kategorie. I na przykład tutaj mamy jakieś same bobaski. Tutaj są jakieś takie z różnymi dodatkami, niebieskie z różowym. Tu są jakieś takie złoto, biało, różowo jakieś tam. Nie, tutaj są takie same duże buźki, takie przezroczyste też stroje i jedna jest taka zmieniająca. To teraz będziemy otwierać kulę albo chłopaka taką, albo dziewczynę pierwszy raz. A to może być dziewczynka w tym? No, jest pokazane tutaj. Tak? Więc nie wiem. Okej. Pierwsze to mamy jakiś medal, parę i nieskończoność. To jest pierwsza rzecz. Dobra, otwieramy drugą. Tam widzę dziewczynkę pod spodem. No, ale to nie znaczy, że będzie dziewczynka. Chciałabyś chłopczyka czy dziewczynkę? Chłopczyka. Do tego, że dziewczynek już mam tak dużo. Jest coś? Nie, nie ma. A nie, dobra, jest. Jest chłopczyk. Połowa chłopca. Okej, kolejny. Ile tych warstw jest tutaj? Może nożyczki? Tak. Tak. Albo dobra, chyba nie. O Boże, są złote saszetki. To będzie jakieś. Czyli co to znaczy? No nie wiem, może to będzie chrzestki po prostu. Tak? A tą kulę w ogóle Amelka sobie kupiła za swoje pieniążki, prawda? Jest tylko to na razie. Nie wiem, jak to wyjąć. To może nożyczki jednak damy? Nie, po prostu trzeba to tylko tak? Wyjąć. A, wyjąć. Może otworzymy jeszcze tą batwę. Bo dobra, już. Okej, no to wyjmuję tą pierwszą naszą saszetkę i tam będą chyba buty. To po butach będzie wiadomo, czy to chłopczyk, czy dziewczyna, co? Chłopczyk. Chłopczyk? Tak. Super. Super, już jest puste, będzie chłopiec, będzie chłopiec. To będzie ten, zobaczcie po butach. Aha. Poznać. To będzie ten. Fajnie. Patrzcie. Ale super, to właśnie go chciałam. Okej, otwieramy. No nie, i zgubił się but? Nie jest.
jest kolejka. O, jest. I to będzie buteleczka. To chłopcy też mają buteleczki? Jezu. Co? Patrzcie, srebrna. Fajna. No. Już nic podobnie. Dobra, to otwieramy teraz to. Jest dużo niespodzianek. Okej, okay, no to zamykam naszą kulę i teraz pasuje do zobaczymy, gdzie pasuje ta rączka. A zobaczcie, tutaj można ją tak wcisnąć i można sobie naszego chłopca spakować gdzieś i go tak przenosić. A tutaj zobaczcie, gdy będziemy mieli już tą laleczkę, to tutaj można będzie buciki włożyć i ją tak sobie postawić. O, zobaczcie, tu jest jeszcze saszetka. A nie zauważyliśmy. Dobra. Weźmiemy mu jeszcze, zdejmiemy, żeby się nam dało postawić kulkę. Ok, to otworzymy całą tutaj pierwszą, co ma. Zobacz, to będzie właśnie ten strój. Tak, zobaczcie. To jest ten strój. Ubranko takie. No. A spodnie. I kamizelka. Ok, to tutaj mamy ci misi dodatek. Ale to zobaczcie, to ja już tutaj nic nie widzę. Ach, tak, zobaczcie, jeszcze są takie koraliki dla niego. Super. Okej, okay, a teraz najważniejsze. Czy będzie miał suszaka? Co? No bo mają chłopaki. Ma suszaka. Zobaczcie, nawet ma serce na klacie. A oto i suszak. Ma susiaka, tak jak wszyscy chłopaki, zawsze go się wyjmuje w rozkroku. Włosy ma super. A teraz zobaczmy, gdzie jest jakaś ulotka. Przecież nie mam nich ulotki. Mam sprawdzić. Kurczaczki. A to nie jest ulotka? Nie, to jest instrukcja. Może na chłopców nie ma takiej ulotki? Nie wiem. Dobra, nieważne. Zobaczcie na niego. Okej, okay, to teraz go ubieram. Dobra, głowę mu oderwam. Okej, okay, ubieram go. Jeden rękaw. Drugi rękaw tu muszę wcisnąć, ale jak? O, dobra, jest wciśnięty. Zobaczcie. Za mało na niego. Nie, dobra. A teraz spodnie. To z koszulką. Okej. Okay. Buty. Oczywiście, i tak bym musiała mu zdjąć głowę na koraliki. Okej, okay, tak się prezentuje chłopiec. Jeszcze mi butelkę, tylko damy do ręki. O, proszę, taki chłopiec. Takie te. Taka kula. I jeszcze to jest od spodu. Okej, okay, mamy tego swojego chłopaka i teraz już wybrałam rolę, która będzie się z nim ożeni. To dzięki za wspólne oglądanie, pa!